Szczerze, prędzej czy później i tak bym zrobił recenzję tego zapachu, e, z racji tego, że jest dość znany w kręgach osób lubiących ciepłe zapachy, w szczególności na sezon jesienno-zimowy, po prostu na chłodniejsze pory pogodowe i ewentualnie na cały rok jako zapach na co dzień właściwie, ale bardziej by pasował pod jakieś spotkania, może sam na sam z kimś. Słuchajcie, najpierw recenzja Bentley for Men, po prostu wody toaletowej. Znany Wam, stworzony przez Natali Lorson, to jest ta pani, która pracuje w firmie Niche, tej samej firmie, co pracuje Alberto Morillas i Olivier Cresp. Zapach z 2013 roku, chyba nie podałem daty na początku, a jak podałem to sorry, że dwa razy powtarzam. W składzie jest liść laurowy, czarny pieprz, bergamotka, nuty serca to rum, cynamon, nuty drzewne, szałwia muszkatołowa, a nuty bazy to skóra, benzoes, paczula i cedry. Gdybyście sprawdzili skład na parfumo, to jest trochę inna kolejność, ale zamiast nuty skóra jest na innym miejscu. Skóra jest na nucie serca, na parfumo a Na fraganticy jest wnucie bazy. Szczerze z reguły jest wnucie bazy skóra. Benzoes, cedr, paczula i piżmo. Piżma nie ma na Fragrantice, piżmo jest na Parfumo. Zapach był mocny jeszcze dwa lata temu, jak zaczynałem latać po sklepach i testować wiele na co dzień. Zapamiętałem go jako coś zbyt mocnego. E ale rozumiem osoby, które się nim wcześniej psikały. Bo słuchajcie, podam przykład. Ja nie przepadam za zapachami bardzo narzucającymi się otoczeniu. Ale przecież nie musisz zawsze się zapachem psikać 8-12 psików. Ten Bentley był tak mocny swojego czasu, że wystarczyły dwa psiki i to nie z bliska, tylko w miarę z dużego dystansu. No, może dwa psiki to przesadzam, ale cztery. I pachniałeś cały dzień. Był tak mocny. A teraz, teraz po psikaniu ja sobie stwierdzam, że ty, ale on jest w miarę spoko, bo zmienili i zmienili skład, w sensie nie do końca skład, po prostu rozrzedzili go jakby. Jest to tak jak podobnie ze Straight'em było, tylko że Straight akurat nie należy firmy, niż się nim nie zajmowało. Straight 8 Original pewnie kojarzycie. Kiedyś był tak mocny, że dwa psiki to było zbyt dużo, a teraz osiem psików i wciąż masz wrażenie, że jest zbyt lajtowy. Tak samo jest z tym Bentley'em. Mam wrażenie, że mógł być mocniejszy. Nie jest zły, ale czuć, że został mocno rozcieńczony. Co nie zmienia faktu, że dalej zachowali ideę tego zapachu. Wciąż jest przytulny, fajny na chłodniejsze dni i jest na co dzień. Jakie jest Wasze zdanie? Zostawcie komentarz. Ale mam wrażenie, że będziecie mieli podobne odczucia, jeżeli chodzi o trwałość i projekcję, zapach został po prostu rozcieńczony. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.